No to jesteś. Czekaj, ja tylko zobaczę, co jest wolne. Ale sobie pokazano tak, jak wtedy było, nie? Mhm. To śmieszne, że tak. Tak mało tego. Wszystkie? Dobra. Witam wszystkich. Chciałbym najpierw, żebyście potwierdzili, czy jesteście, czy możemy już zaczynać. I zaczynamy trening. Także czekam na potwierdzenia. My sobie tutaj doczytamy, czy wszyscy są, i wtedy zaczniemy kolejny już dzisiejszy trening. Wszystkich. Stajemy ładnie na zbiureczkę. Musum widaci. Ready? Os. Sejzam. Upso. Zamykamy oczy, bardzo luźno oddychamy. Otwieramy oczy. Co mi nie rej? Os. Cichani rej? Os. Cichani rej? Os. Kierusno. Rej? Os. Teraz już oficjalnie witam serdecznie wszystkich na drugim już treningu. Ja tylko przypomnę, że o godzinie 16 planujemy zrobić kolejny trening. Mam nadzieję, że wszystko będzie się układało dobrze i te dwa treningi dziennie będziemy sobie w stanie wspólnie przeprowadzić. Żebym ja potem nie zapomniał, bardzo proszę, żeby w komentarzach albo na grupie na WhatsAppie napisać, kto z tych osób, które będzie uczestniczyło w popołudniowym treningu, mógłby zrobić sobie taki trening na zewnątrz. Oczywiście ja tutaj nie polecam tego, żeby wychodzić, jeśli ktoś mieszka w bloku, ale jeżeli ktoś ma domek i ma mały ogródek przy takiej pogodzie, jak jest dzisiaj, myślę, że byłoby fajnie zrobić sobie taki trening na zewnątrz. My się wtedy dostosujemy, bo my też chętnie zrobilibyśmy sobie taki trening na świeżym powietrzu, na podwórku, tak? Zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy ćwiczą sami. My dzisiaj będziemy troszeczkę rzeczy wykonywali razem. Niemniej, jeżeli ktoś jest sam i będzie ćwiczył sam, to stara się wyobrazić, że ma partnera i wykonuje te wszystkie ćwiczenia razem. Zacznijmy, jak zawsze, od takiej ogólnej rozgrzeweczki, czyli łapeczki do przodu, choć pokaż się, bo Ciebie nie widać, a też przecież jesteś tu z nami. I biegniemy sobie, tak? Wystarczy na razie, luźno bioderka. W drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Rozcieramy drugie kolano.
Widzi ręka. Shiro. Hidari. Shiro. I na zmianę ręce w przód. Ręce w tył. Ok. Luźno wykrok. I bardzo luźno wymachy. Przypomnę tylko, że kolano prosto, palce w górę i liczę. Idź. I sam. Nie za wysoko, ale prosto kolano. Sić. Go. Rób. Sić. Hacz. Go. Tu. I zmieniamy. Druga noga. Idź. I sam. Si. Go. Rok. Sić. Hacz. Go. Tu. I jeszcze raz. Biderka. Drugą stronę. I robimy lewa noga wykrok. Staramy się nie pochylać, tylko tu wyprostowane. Dociskamy biodro. Zmieniamy druga noga. Dociskamy biodro. Teraz siadamy sobie. Tu wyprostowane. I staramy się, podnosimy nogę do przodu i wracamy z powrotem, tak, i powolutku, idź, podnosimy noga wyprostowana, dociskamy lekko tułów i wracamy, i druga noga, idź, prosto noga, dociskamy tułów i wracamy, idź, prosto kolano, palce do góry i dociskamy i wracamy. Chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy nie robili tego z pochylaniem, tylko starali się podnosić tutaj do góry. Najpierw podnosimy się, potem wyciągamy nogę i robimy. Idź. Do tyłu. Tu wpływ. Do góry. Idź. Dociskamy. I siadamy. Stajemy sobie do góry. Luźno. Bioderka. Drugą. Jeśli mamy możliwość, to stajemy bokiem do siebie. Nogi skrzyżowane. I będziemy robili wymachy nogi. Załóż ręce. Tak będzie nam wygodniej. Będziemy robili sobie lekko wymachy nogi w bok. Jeśli ćwiczymy sami, to można sobie trzymać gardę i robić lekki wymach, tak? Czyli zakładamy sobie łapki i robimy. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Syć. Hacz. Tu. Tu. I zmieniamy druga noga. Teraz robimy indywidualnie to ćwiczenie, żeby pokazać, że tak też idzie. I drugą nogę. Idź. I. San. Si. Tu. Rok. Syć. Hacz. Tu. Tu. I luźno bioder. I w drugą stronę. Prawa ręka do przodu. Zakładamy łokieć i staramy się mocno naciągnąć rękę. Rozluźniamy. Hidari, lewa ręka. Zakładamy i mocno naciągamy. Ok, wystarczy. Luźno ręce. Tył. Ok, i jeszcze wymachy. Kamaje. Staramy się troszeczkę wyżej, ale proszę nie robić tego, żeby kolano było ugięte.
Staramy się, żeby kolano było wyprostowane i palce ciągniemy do góry. I robimy X. I sam. Trzy. Do. Rok. Syć. Pać. Do. Do. I zmieniamy. X. I sam. Trzy. Pamiętaj o kolanie. Do. Rok. Syć. Pać. Do. Do. I już do biodepka. I w drugą stronę. Ok. Staramy się wykorzystać tę sytuację, że będziemy tych treningów mieli przynajmniej kilka, może kilkanaście. I na każdym treningu poświęcimy sobie parę minut na wykonywanie podstaw. Czyli albo w kibodaci, albo w hachidaci. I będziemy robili podstawowe techniki, tsuki, wszystkie bloki. Pozwoli nam to sobie utrwalić pewne rzeczy i wyłapać wszystkie niedociągnięcia. A więc zacznijmy sobie. Stajemy sobie w kibodaci. Przypomnę, to powinno być mniej więcej dwie szerokości bioder. Stopy są równo, tak jakbyśmy mieli stopy obok siebie. Odkładamy nogę na zewnątrz. Teraz nie uginamy kolan do przodu, ja pokażę tak bokiem. Nie uginamy kolan do przodu, tylko kolana nam się powinny rozjeżdżać na zewnątrz, tak? Na zewnątrz, to tak naturalnie jest i my wtedy obniżymy środek ciężkości. Nie robimy w tył, nie pochylamy się, tylko wypychamy sobie bioderka do przodu, tak? I stoimy w kibodaci, lewa ręka na biodro, prawa z przodu i robimy 10 tsuki. Przypominam, robimy wydech, ocieramy rękę o biodro przy wyjściu, przy powrocie. Idź. I z wydechem sam. Trzy. Tu. Rób. Syć. Chodź. Tu. Tu. Ok. I teraz robimy genambara. Idź. I ja tylko przypomnę, z góry na dół nie zatrzymujemy tutaj ręki. Staramy się, żeby ta ręka robiła płynny ruch, tak? Idź. I sam, trzy, go, rób, syć, chodź, go, tu. Pamiętasz, nie prostujemy nóg, kolana ugięte i robimy ageuk. Tu jest to samo, nie zatrzymujemy ręki. Idź, i sam, trzy, go, rób, syć, chodź, go, tu. I robimy soto łuk. Stąd ręce wychodzą po łuku. Ej, ni, san, si, go, rok, syć, hać, kio, kio. Rozluźniamy nogi, rozluźniamy ręce. I teraz zrobimy sobie technikę shuto. Przypomnimy ją właściwie, bo dzisiaj skupimy się troszeczkę na innych rzeczach. Ja tylko przypomnę, jeśli chodzi o kwestię koku cudaci, bo jest to trudna pozycja, to jest tak, jeszcze raz pokażę, jakbyśmy stali do przodu w zenku cudaci, kolano było ugięte, a teraz to kolano się nie zmienia, przestawili sobie nogi w bok. Oczywiście pięty powinny być na jednej linii, to kolano jest zgięte minimalnie, większy ciężar ciała spoczywa na nodze z tyłu, tak? I z tej pozycji będziemy robili technikę shuto, uke, shuto, przypomnę, kan dłoni, uke, czyli blok, w pełnym znaczeniu jest to blok kantem dłoni. I teraz sobie staniemy w koku cudaci i z tej pozycji będziemy robili shuto. To jest tak, jakbyśmy mieli blok soto, uke, otwarli dłoń i ją odwrócili. Jeszcze tak przypomnę, jeśli sobie zrobimy kropeczkę długopisem na kostce małego palca, to powinniśmy tą kropkę widzieć. Jeśli tej kropki nie widać, to znaczy, że nie do końca mamy skręconą dłoń i jest to troszeczkę niedokładna technika w kihonie, bo oczywiście w walce ona może wyglądać troszeczkę inaczej. Koku cudaci i robimy. Ej, przypominam, nie zatrzymujemy rąk. Ni. San. Si. To.
Kruk. Syć. Chodź. Tu. Tu. I zmieniamy pozycję. I druga strona. Idź. Ni. San. Si. Tu. Kruk. Syć. Chodź. Tu. Tu. I rozluźniamy nogi. Zachęcam do tego, bo na pewno macie obecnie dużo czasu wolnego, żeby sobie korzystać z tych filmików, które tam są, oglądać i starać się dopracowywać te wszystkie rzeczy, które jeszcze wychodzą niedokładnie. I bardzo bym chciał, żebyście potem do naszej grupy starali się wrzucać jakieś zdjęcia z waszych takich właśnie dodatkowych treningów, czy z tych treningów. I chciałbym, żebyśmy zrobili sobie taki konkurs na najciekawiej przygotowany krótki filmik z waszego króciutkiego, dosłownie kilkuminutowego treningu. Zdjęcia, filmiki, będziemy to wrzucali. Ja potem wybiorę najciekawszą wersję. Oczywiście zachęcam do tego, żeby wciągać członków rodziny, szczególnie po południu, kiedy rodzice wracają z pracy, żeby wspólnie sobie taki trening zorganizować. Skupimy się teraz na gyaku zuki. Trudna technika. Gyaku znaczy przeciwny, tsuki czy zuki. Jest to uderzenie proste. Technika uderzenia proste. Choku zuki, bo to się tak nazywa, choku w miejscu. Natomiast gyaku zuki czy oizuki jest już techniką, którą robimy w przejściu, tak? Lub gyaku zuki w przejściu robimy uderzenie. Ważne jest, żeby nasze stopy, jak stoją na wprost teraz, tak jakbyśmy tak mieli nogę, szerokość naszych bioder do szerokości, która mieści się między naszymi stopami, noga do tyłu, kolano z przodu musi być ugięte, starać się, żeby stopa z tyłu była jak najbardziej na wprost. Tak jak już to mówiłem ostatnio, do zielonego pasa kolano powinno być wyprostowane, natomiast przy stopniach wyższych zenku cudaci jest lekko kolano dozwolone ugięte, bo to nam pozwoli na to, żeby nasza technika miała większą dynamikę. Ja stanę w ten sposób. Jeśli mamy sztywno, oczywiście jest ten ruch rotacja biodra, natomiast przy ugiętym kolanie jesteśmy w stanie bardziej elastycznie wypiąć. Przy prostej nodze pracuje tylko same biodro, natomiast tu mamy ten dodatkowy element i to jest najważniejsza część właśnie techniki gyaku zuki. I teraz będziemy robili na dwa tempa. Wszyscy teraz ćwiczymy z ugiętym kolanem lekko z tyłu. Trzymamy sobie rękę z przodu, tak jak przy tsuki i robimy na dwa tempa. Tempo idź gyaku zuki, tempo ni, jak najszybciej wracamy do ugiętego minimalnie kolana, nie mocno ugięte, minimalnie kolano. I robimy idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni. Pamiętając o tym, że ręce ocierają o biodra. Idź, ni, idź, ni. I świetnie. Zmienimy teraz stronę. Druga strona. Uginamy kolano. Stopa z tyłu jak najbardziej na wprost. To nam pozwoli dodatkowo rozciągać mięśnie łydki. Trzymamy kolano lekko ugięte i robimy gyaku zuki. Idź, ni, idź, ni, idź, ni. Pamiętajcie o tym, żeby to kolano przy, może ja stanę w ten sposób, będzie lepiej widać, przy uderzeniu, żeby się nie cofało, bo to jest błąd techniki. Ucieka nam cała siła. Zamieniamy po prostu punkt podparcia, a to kolano powinno iść jeszcze jak najbardziej do przodu. Nie cofamy kolana, nie cofamy bioder. Jeszcze ze dwa razy uderzamy. Edź, ni, edź, ni. Ok. Do tego będzie potrzebna teraz troszeczkę więcej miejsca. Wystarczy nam oczywiście, jeśli będziemy mogli sobie przejść przynajmniej jedną pozycję do przodu. Proszę sobie to miejsce zorganizować. My oczywiście mamy troszeczkę większy pokój, moglibyśmy tych przejść zrobić więcej. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili teraz na poruszaniu w pozycji zenku cudaci. Ja stanę bokiem, bo to będzie trochę lepiej widać. Część osób zapomina o tym kolanie.
Część osób zapomina o stopie. Stopa jak najbardziej na wprost, kolano ugięte. I teraz ważne, przy przejściu większość osób pochyla najpierw tułów i potem dopiero przechodzi. To jest duży błąd, to jest sygnał, bo zanim my się przesuniemy do przodu, robimy sygnał dla partnera, że my będziemy robili jakiś ruch. Najpierw powinny się przesuwać biodra, tak? Ten minimalny ruch, dostawiamy nogę, przechodzimy. Przy przejściu do tyłu proszę zwrócić uwagę na to, żeby nie odrywać stopy, bo najczęściej to wygląda tak, że odrywamy stopę i dopiero przechodzimy. I teraz sobie ćwiczymy, stanąć sobie w pozycji, przejście do tyłu, sygnalizujemy przejście do tyłu. Przenosimy ciężar ciała z nogi przedniej na nogę tylną, tak? Jeszcze raz, stoimy w ręku cudaci, przenosimy ciężar ciała i teraz dopiero przechodzimy. I znowu robimy ruch do przodu, idź. Przypominam, nie podnosimy się góra-dół, nie stajemy góra-dół, tylko staramy się wszystko robić to na jednej wysokości. Nie podnosimy się, nie odrywamy pięty z tyłu, przenosimy środek ciężkości i przechodzimy, tak? I robimy kilka razy. Robimy jedno przejście do przodu, idź. I do tyłu z przeniesieniem środka ciężkości, nie pochylamy się. Można sobie przyłożyć dłoń do klatki, to nam pozwoli bardziej kontrolować to pochylenie. Idź, przechodzimy do tyłu i do przodu, idź. I do tyłu, i przypomnę jeszcze, że z ręku cudaci poruszamy się po łuku, jakbyśmy takiego banana rysowali na piasku. I jeszcze dwa razy, idź. I idź. I zamieniamy nogę. Kolano, można teraz spojrzeć z góry. Kolano powinno nam zasłaniać palce. Noga z tyłu jak najbardziej na wprost. I robimy jedno przejście do przodu. Ręka na klatę, nie pochylamy się. Edź. I do tyłu. Edź. 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 I rozluźniamy sobie nogi. Oczywiście nie da się wszystkiego zrobić w przeciągu jednej godziny. Ja chciałbym, żebyście z tych naszych wspólnych treningów wyciągali odpowiednie wnioski i żeby można było sobie na podstawie tego naszego online treningu doskonalić swoją technikę. Fajnie by było, gdybyście mogli sobie ustawić swój telefon i normalnie starać się nagrać trening, który my prowadzimy. Bo w tej chwili każdy z Was widzi to, co my z Kubą tutaj robimy, natomiast nie widzicie tego, jak Wy to wszystko wykonujecie. To jest taki pomysł, nie musicie całych tych treningów rzucać, no bo byłoby to troszeczkę skomplikowane, niepotrzebne. Poza tym ten film jest za długi, żeby go można było w całości wrzucić. Ja tylko bym chciał, żebyście mogli potem obejrzeć wszystkie te rzeczy, które wykonujecie w czasie tego treningu. Pozwoli Wam to porównać. Ten trening, który my z Kubą robimy, do tego, co Wy zrobiliście w czasie tego treningu. I wtedy doskonale będzie można zauważyć wszystkie te błędy, wszystkie te niedociągnięcia i oczywiście będziecie mogli kontrolować swoje postępy. I chciałbym Was zmotywować do tego, żeby każdy jeden trening przygotować sobie swój telefon, włączyć nagrywanie, żeby Wam się telefon nie rozładował, to można go podłączyć od razu do ładowarki i żeby cały trening można było sobie nagrać. Ustawić sobie w takim miejscu, żebyście byli widoczni, wtedy będziecie mogli sobie obejrzeć swoje techniki, bo będziecie mieli możliwość porównania tego, jak powinno się wykonywać, do tego, co my robimy i do tego, co Wy robicie, bo to nie zawsze też u nas tak jest, że wszystko jest wykonane idealnie. My też ćwiczymy, my też staramy się wykonywać te wszystkie techniki w miarę jak najbardziej dokładnie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się teraz skupili na początku kata Heian Shodan. Ja sobie tak zamierzyłem, że jeśli nam oczywiście wystarczy czasu, żebyśmy mogli sobie przepracować całe kata, poszczególne wszystkie kata, przynajmniej wszystkie hejany i żebyśmy mogli sobie zrobić do tego jakąś drobną interpretację. Ja mam tą możliwość, że będę ćwiczył z Kubą i będzie mi wygodniej,
bo będzie miał mnie kto atakować. Natomiast pamiętacie o tym, co mówiłem, że interpretację kata można ćwiczyć samemu, gdzie zapowiada się określoną technikę, obraca się głowę w stronę ataku i wykonuje się ten ruch, który jest w danym momencie do wykonania w kata, wyobrażając sobie, że ktoś nas atakuje. W ten sposób pozwoli Wam to na naukę i przygotowanie do tego, kiedy wrócimy na dojo, będziemy mogli sobie ćwiczyć wspólnie interpretację, wspólne bunkai. Będzie to o tyle łatwiejsze, że będziecie mieli opanowany schemat i nie będziemy niepotrzebnie tracili czasu na zastanowienie się, co mamy zrobić, tylko będziemy mogli skupić się nad tym, co w danym momencie należy wykonać, jak właściwie to należy wykonać. Tak? Przypomnę, że Heian Shodan, Heian znaczy spokojny duch. Shodan, Sho pierwszy, jeden pierwszy, natomiast Dan jest to stopień, poziom. Czyli dosłowne tłumaczenie Heian Shodan jest to spokojny duch pierwszego poziomu. Potem jest Heian Nidan, czyli drugi poziom, Sandan trzeci, Yodan czwarty i Heian Godan piąty. Czasami jeszcze wykonuje się Heian Oyokumi, ale to może nie dzisiaj. Dzisiaj skupimy się na samym kata Heian Shodan. Początek kata jest tak jak Taikyoku Shodan. Taikyoku, czyli pierwsza przyczyna, początek, pierwsze kata, od którego zaczynamy treningi. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że Funakoshi, kiedy był młody i uczył się od swoich mistrzów, codziennie wykonywał po kilkaset razy kata Taikyoku Shodan i zawsze jego mistrz zawsze miał możliwość przyczepić się do czegoś, zawsze kręcił nosem i mówił, że to jeszcze trzeba poprawić. I on jedno to kata ćwiczył przez całe 3 lata. I można powiedzieć, że wtedy mógł stwierdzić, że to jego kata jest wykonane naprawdę na dobrym poziomie. Także tutaj ukłony w stronę tych osób, które czasami na treningu uważają, że zrobią 10 czy 20 razy kata i to już jest wszystko ok. Dziennie tyle razy przez kilka lat i wtedy będziemy mogli sobie powiedzieć, że to nasze kata jest dobre. Teraz zaczynamy. Kuba będzie pokazywał tą opcję, jak wykonuje się na bok, natomiast ja będę stał w tą stronę, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko ma wyglądać. Tu też jest pierwszym ruchem, który wykonujemy w kata, to jest obrót głowy w stronę, w którą będziemy robili. Potem dłonie składamy do bloku Gedanbarai i robimy pierwszy ruch Gedanbarai, tak? I robimy przejście do przodu Oizuki. Jeszcze raz wrócimy do tego. Teraz staramy się zrobić troszeczkę płynniej. Obrót głowy, dłonie, Gedanbarai, do przodu Oizuki. Ja się teraz odwrócę w tą stronę. Będzie teraz widoczne, a Kuba sobie zrobi normalnie. Będzie to teraz widoczne tak, jakbyśmy... Nie, stań też w drugą stronę, bo Ciebie będzie wtedy widać tam. Teraz robimy kolejny ruch. Tu też jest głowa. Ciągniemy biodra, robimy Gedanbarai. Teraz ważne jest Heian Shodan. 3 kolejne ruchy. Jest Udebarai, ściągamy kolano. Robimy Ageukę ze ściągnięciem. Prostujemy nogę, właściwie wracamy do pozycji Zenku Tsudachi. Tetsui, czyli tą częścią uderzamy. Tetsui i dopiero do przodu robimy Oizuki. Jeszcze raz do tego momentu wrócimy. Idź, Gedanbarai. Powoli, Udebarai, skręcamy biodro. Ściągamy pozycję, Ageukę. Tetsui, uchi. I do przodu robimy Oizuki. To jest o tyle ważne, że nie robimy tu takiego zwykłego ruchu ręki, bo ten ruch jest nieskuteczny. Musimy pracować z biodrem. Robimy ruch i robimy dopiero Oizuki do przodu. Są wersje, są odmiany w tym kata, gdzie nie ściąga się tej pozycji, zostaje się w tej pozycji po Tetsui Uchi. To są takie drobne niuanse, wynikłe z tego, że jeśli jeden nauczyciel uczył 10 swoich, miał swoich 10 uczniów i każdy z nich rozszedł się do szkoły i każdy z tych uczniów znowu miał 10 uczniów i oni po którymś tam razie
powstały drobne niuanse. Ważne, żeby znać wszystkie możliwości, jakie są do wykonania, trzymać się jednej wersji i starać się rozumieć, dlaczego my akurat trzymamy się tej wersji, a nie innej. Bo jeśli będziemy potrafili wytłumaczyć, dlaczego robimy swój ruch, to jest wszystko najważniejsze i to jest właściwy karat. W kata Heian Shodan na samym końcu wykonujemy techniki Shuto Uke w Koku Tsudachi. I chciałbym, żebyśmy się teraz skupili troszeczkę nad techniką Shuto Uke, bo jest to taka dosyć trudna technika. Z tego co widzę, jest tutaj troszeczkę osób, tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z karate. Jest to trudna technika do wykonania na początku, dlatego przez część naszych zajęć zajmiemy się właśnie wykonaniem techniki Shuto Uke. Na razie powtórzymy sobie, bo już dzisiaj to robiliśmy, powtórzymy sobie zasadę wykonania. To jest tak, jakbyśmy robili do bloku Gedanbarai, tak jakby było do bloku Gedanbarai, czy do bloku Age Uke, z tym, że mamy dłonie otwarte i teraz ten ruch Shuto, tak jakby ręka była przy Soto Uke na tej wysokości barku, pięść otwarta, odwrócona, pamiętać o tej kropeczce na małym palcu, natomiast druga dłoń zasłania nam wrażliwy punkt, czyli nasz splot słoneczny. Jeśli sobie staniemy może w wyprostowanych na razie kolanach, czyli szerokość, tak jak jest Koku Tsudachi, ale kolana są proste, bo chciałbym, żebyśmy się skupili na razie nad samą techniką Shuto Uke. W sumie będziemy robili na dwa tempo. Powoli, ale nie napinamy. Idź. Ni. Idź. I tu jest kime na końcu. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. I zamieńmy sobie drugą stronę. I robimy blok przejściowy. Idź. Ni. Idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni. Ok. Teraz sama pozycja Koku Tsudachi. Fajnie by było, gdybyście mogli sobie wygospodarować, żebyśmy mogli zrobić dwa kroki. Czyli moglibyśmy sobie zrobić jedno przejście i drugie przejście. Będziemy sobie chodzili do przodu i do tyłu. Bo to jest takie dosyć ważne, bo jeśli będziemy tylko zamieniali nogę, to gubi się cały ten schemat przejścia. On jest właśnie najważniejszy przy pozycji Koku Tsudachi, bo odpowiednio trzeba skręcić biodra i rozdysponować nasze kolana. Ja tylko przypomnę Koku Tsudachi. Kolano jest jedno ugięte mocno jak w Zenku Tsudachi. Zwróćcie uwagę, ugięte kolano w Zenku Tsudachi. Dokładam drugie ugięte kolano w Zenku Tsudachi, to jest tak jakbym teraz stał. Jeśli to połączymy, to mamy Kibadachi. Zenku Tsudachi, teraz noga w bok, to jest Koku Tsudachi, tak? I to jest najważniejszy schemat, który można sobie ćwiczyć. I teraz, żeby nam to troszeczkę weszło w nawyk, to właśnie sobie będziemy robili. Hidari, Zenku Tsudachi, kolano ugięte. Teraz zamieniamy Michi Zenku Tsudachi. A teraz łączymy oba Zenku Tsudachi, czyli powstaje nam Kibadachi. Stoimy na jednej linii, tak? I znowu Michi Zenku Tsudachi, Hidari Zenku Tsudachi, nie pochylamy się do przodu. Dokładamy oba kolana i jest Kibadachi. Prostujemy teraz nogi, żeby był ten nawyk, jak zrobić to zejście. I rozpychamy kolana na zewnątrz. Stopy powinny być jak najbardziej na wprost, jeszcze nawet bardziej, tak? Plecy powinny być wyprostowane, biodra wypchnięte do przodu. I robimy sobie z tej pozycji. Jest edź, prostujemy nogi, ni, kolana rozchodzą się na zewnątrz. Edź, ni, kolana na zewnątrz z wydechem i napinamy brzuch. Edź, ni, edź, ni, edź, ni, edź, ni, jeszcze bardziej. Nie zapominajcie, żeby to potem nie wyglądało w ten sposób, że za którymś razem będziemy robili tak i nasza pozycja w ten sposób wygląda. Tu ma być wyprostowane, kolana mają być na zewnątrz. To jest tak, gdybyśmy stanęli, nie wiem czy to będzie widać, można sobie w domu popróbować,
stanąć przodem do ściany, dotykamy klatką do ściany i teraz nam kolana rozchodzą się na zewnątrz. I powinniśmy trzymać równowagę. To jest właśnie ta powierzchnia. To takie ćwiczenie. Nie wiem, czy wszyscy teraz mieliby taką możliwość. Bardzo proszę sobie to potem spróbować. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest ściana. Stajemy stopami przy ścianie, klata przy ścianie, już nie ma się gdzie pochylić. I teraz rozpychamy kolana do momentu, kiedy nasze kolana dotkną ściany. Powinniśmy tu dotykać, wtedy się nie odchylamy, bo się przewrócimy. Nie ma możliwości pochylenia się do przodu. To jest świetne ćwiczenie, jeśli chodzi o kwestię robienia pozycji kibadachi. I teraz będziemy przechodzili z pozycji zenkutsudachi do pozycji kokutsudachi. Czyli hidari zenkutsudachi. Kolano ugięte, sprawdzamy jeszcze, czy stopa jest zasłonięta przez nasze kolano, bardziej na wprost. O! I teraz dokładamy prawą nogę do kokutsudachi. Można to zrobić równie doskonale. W ten sposób ja tak stanę, żeby obie stopy było widać. Kibadachi. Przestawiamy tylko stopę. Jest kokutsudachi. Ciężar jest. Gdybym tu powiesił sznurek, to tak jak jest pas, on wisi na środku. Natomiast kiedy przesunę ciężar na nogę jedną, to ciężar się przesunął w stronę nogi ugiętej bardziej, tak? I ćwiczymy sobie to teraz w tej pozycji. Będziemy to robili na zmianę. Ejdź. Jedna noga, ni, wracamy kibadachi. Druga noga, ejdź. I powrót do kibadachi. Ejdź. Ni. Żeby trzymać tu prosto, to ręce dajemy do tyłu. Nie polecam łapania się za pas, jeśli ktoś trzyma ćwiczy w kimonie. Mam nadzieję, że wszyscy ćwiczą w kimonie. Ze względu na to, że jak stracimy równowagę, to możemy nie zdążyć wyjąć dłoni, no i wtedy skończy się to bliskie spotkanie trzeciego stopnia z parkietem albo z jakimś tam meblem. To koncentrujemy się właśnie teraz na tym. Idź, jedną stopę, ni, wracamy, zaznaczamy kibadachi. Oba kolana ugięte i na zmianę druga stopa. Idź, ni, idź, ni, idź, ni. Rozluźniamy nogi. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo proste ćwiczenie, a bardzo mocno obrazuje, w jaki sposób nasza technika powinna wyglądać, jak powinna wyglądać nasza pozycja. Świetnie możemy się przygotować do tego, nauczyć nasze biodro, żeby te biodra właśnie wyglądały w tej pozycji w ten sposób. Dużym błędem jest, nie wiem, czy to będzie wyraźne, to kolano powinno być na wprost. Noga z tyłu powinna być tak, jakbym stał w zenkutsudachi, w tamtą stronę, kokutsudachi, teraz tylko bokiem pokażę. Część osób przeciąga kolano, przeciąga biodro i to kolano nie jest idealnie na wprost. To jest tak, jakbym teraz stał w ten sposób w zenkutsudachi. Ucieka mi noga. To kolano musi pracować na wprost. I to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli rozgraniczyć, że oba biodra rozpychają nam kolana na zewnątrz. Nie, że tylko ciągniemy nogę, która jest z tyłu, ale też odpychamy kolano, które jest na zewnątrz. I na to należy zwrócić uwagę, żeby nie wyrobić sobie takiego złego nawyku, że cały czas patrzymy, bo wtedy będziemy mieli taki nawyk pochylania się, to bardzo bym chciał, żebyście to robili. Robimy pozycję, aha, i wtedy zaglądam, poprawiam i znowu się prostuję, bo to pozwoli uniknąć takiego złego, nieświadomego nawyku pochylania się, bo jak będziecie cały czas starali się patrzeć, jak wasze pozycje wyglądają, to będziecie się cały czas pochylali. To jeszcze ćwiczymy sobie pozycję kokutsudachi, czyli stajemy w kibadachi, ja teraz stanę bokiem, Kuba stanie w drugą stronę, tak, przodem, o, tak będzie nas widać. Przypomnę, kibadachi, to jest tak, jakby były dwa różne zenkutsudachi. Kibadachi i teraz odwracamy stopę. Ejdź. Wracamy, zaznaczamy kibadachi, ni. Ejdź. Kokutsudachi, wracamy, ni. Ejdź. Ni. Tylko nie przestawiamy stop. Jak przestawimy stopę, to stopa już nie jest na jednej linii. Można sobie znaleźć gdzieś kawałek jakiejś linii na panelach, na kafelkach. Ustawiamy sobie stopy i to jest tylko przeniesienie samej stopy. Teraz robimy to
luźno, powoli. Chciałbym, żebyśmy za chwilę spróbowali sobie zrobić, że jest to dynamicznie. Z powrotem będziemy robili shuto przy przestawieniu pozycji koku cudaci, tak? Na razie samo przestawienie na dwa tempa. Ecz. I. Ecz. I. Ecz. I. Teraz staramy się zrobić to troszeczkę dynamicznie. Ecz. I. Luźno, tak? Ecz. I. Luźno, tak? Próbujemy. Ecz. I. Prosto plecy. Ecz. I. Ecz. I. Rozluźniamy sobie nogi. To zrobimy sobie tak, 30 sekund na to, żeby sobie zrobić łyczek wody, przepukać gardełka i za chwilę wracamy dalej. Bardzo proszę pamiętać o tym, żeby nie pić za dużo, chociaż ten nasz trening nie jest bardzo wysiłkowy. Ja nie chcę się nastawiać na to, żebyśmy robili trening wysiłkowy, bardziej trening techniczny, bardziej trening zwracający uwagę na poszczególne elementy wykonania samej techniki, bo mamy teraz dużo czasu na to, żeby to przeanalizować. I jeszcze raz podkreślam, bardzo Was proszę o to, żebyście sobie przygotowali stanowisko filmowe, ustawili telefon i nagrywali swoje treningi. Bo tylko wtedy będzie można zobaczyć, jak wygląda Wasza technika, będziecie mogli sobie to wszystko porównać. Nikt Wam nie wyrzuca, że coś robicie źle. I chciałbym, żebyście pamiętali o takiej najważniejszej rzeczy, że trener na treningu jest po to, żeby wytykać Wam błędy, tylko wytykanie błędów nie ma na celu poniżanie Was i pokazywanie, że Wy nic nie potraficie, że Wy nic nie umiecie, tylko są to cenne wskazówki, z których należy skorzystać, żeby można było poprawić technikę. To jest tak jak nawigacja, wprowadzacie określoną trasę, chcecie dojechać do celu i jadę sobie drogą i miałem skręcić w lewo, a pojechałem prosto i nawigacja od razu mówi: zawróć, skręć i prowadzi Was na właściwy tor. Chciałbym, żeby to przyjąć sobie w ten sposób, że to są cenne wskazówki, żebyśmy mogli dotrzeć do celu, czyli do tego, żeby nasza technika była wykonana doskonale, bo o to właśnie chodzi w całym tym treningu. Teraz będziemy starali się zrobić, stajemy sobie już kibadachi, już napiliście się, wracamy do kibadachi, teraz będą nam potrzebne ręce. Będziemy starali się odwracać, odwracamy głowę, robimy shuto razem ze skrętem. Taki błąd, który się pojawi, to będzie, ja pokażę w tamtą stronę, że będzie nam uciekało kolano tutaj. Musimy pamiętać o tym, że to kolano zostaje, ono się nie rusza, dlatego rozciągamy sobie ręce, wracamy, to kolano zostaje tak, jak ono powinno być, żeby się nie okazało, że my robimy ruch i to kolano nam ucieka. Przy koku cudaci, przy tym ruchu robimy tylko skręt tego biodra, to biodro zostaje, skręt tego biodra, to biodro musi zostać. Kibadachi, no Kuba już dawno nie miał tyle poświęconej uwagi na treningu, bo on jest w tej grupie, gdzie jestem na innym końcu, ja zajmuję się innymi, tylko z daleka zwracam uwagę na to, teraz na pewno będzie z pożytkiem to zarówno dla niego, jak i dla Was wszystkich. Stajemy sobie w kibadachi i robimy na dwa tempa skręt z wykonaniem shuto. Ecz, koku cudaci, ni, wracamy i ręce wracają do joi. Pamiętamy o tym, że kibadachi, plecy wyprostowane i w drugą stronę. Ecz, ni, pamiętaj, żeby to był taki nawyk, że my przestawiamy tylko jedną stopę. Przestawiamy tylko jedną stopę. Jedną stopę ta praktycznie nie bierze udziału w przestawieniu. Musimy się tego nauczyć, żeby to kolano zostawało. Robimy. Ecz, ni, wracamy. Ecz, i bardziej wyprostowane plecy. Ecz. I. Ecz. Tu trzeba jeszcze bardziej zwrócić uwagę, żeby to biodro, że jak robimy, żeby nam to kolano nie uciekało, nie zostawało do środka. Staramy się zrobić, ale musimy odkręcić to kolano maksymalnie. Jak najbardziej tak, jakbyśmy chcieli robić zenku cudaci w tą stronę, tak? Rozluźniamy sobie nogi i za chwilę powtórzymy jeszcze raz kilka tych technik, bo uważam, że ta technika jest trudna,
a sposób, który pokazuję właśnie dzisiaj, pozwoli Wam na szybkie nauczenie się techniki Shutouke w Kokutsudachi. Obie techniki są trudne, obie techniki jest ciężko wykonać, można tam popełnić wiele błędów, ale uważam, że tym sposobem można doprowadzić sobie do doskonałości swojej techniki, pamiętając o tym, że to są dwa zenkutsudachi, jakbyśmy zrobili jedno zdjęcie, z drugiej nogi drugie zdjęcie, ucięli się na pół i posklejali, to właśnie jest nasze kibadachi. A kokutsudachi to jest tylko tak, jakbyśmy skręcili kolano na zewnątrz, w jedną lub w drugą stronę. I teraz robimy z shuto, tak? Kibadachi stajemy i robimy eć, i eć, i tu dla starszej części grupy, bo jest kilka osób ze starszej części grupy, chciałbym, żebyście nie robili tego ruchu napinania tutaj dłoni. Musimy to rozgraniczyć. Ręce swoje pracują, biodra swoje, kolana swoje pracują i w połączeniu robimy jeden ruch. Można to robić w zwolnionym tempie, żeby nauczyć się tego schematu i to właśnie polecam. Nawet jeżeli mówię, że robimy dynamicznie, to dynamika jest na samym końcu. Nie zapominać o kciukach, żeby te palce nam nie odstawały. Pamiętając o tym, że tu robimy powoli i kime jest na końcu z przestawieniem stopy. Chciałbym, żeby przestawienie stopy było wynikiem ruchu biodra. Nie, że my teraz przestawiamy stopę i dopiero robimy ruch. Musimy to połączyć, bo to jest praca biodra i ona pozwala nam wypchnąć nasze biodro we właściwą stronę. To robimy jeszcze parę razy. Eć. I. Eć. I troszkę prosto, pamiętaj o tym. Eć. I. Eć. I. Stopy. Na wprost? Tak. Może to wyglądać tak, że ja się bardzo czepiam, ale chciałbym, żebyście jeszcze raz pamiętali o tym. Tylko kiedy będziemy pracowali nad tym, żeby była odpowiednia forma. Po to są foremki do ciasta, żebyśmy my mogli mieć takie same bułki. Wyobraźcie sobie, że idziecie do piekarni i jedna bułka jest taka malutka jak pięść, a druga jest jak pół bochenka chleba. Bo piekarz stwierdził, że no akurat tu se nakula małe, a tutaj se nakula duże. No nie ma takiej możliwości. Wszystkie bułki mają odpowiednią formę, chleby mają odpowiednią formę, one są podobne. Jak idziecie i popatrzycie, leżą na półkach 10 chlebków, to wszystkie są jednakowe. I ja chciałbym, żeby na treningu było tak samo. Niezależnie od tego, czy jest ktoś duży, czy jest ktoś mały, zenkutsudachi, kibadachi, czy kokutsudachi ma wyglądać na podobnej zasadzie. Oczywiście długość będzie się różniła od tego, jaki kto jest wysoki, jaki kto jest wielki. Natomiast sposób wykonania i schemat wykonania musi być ten sam. I tego schematu trzeba się trzymać, dlatego ja będę zwracał uwagę na takie drobne detale. Kubie się to przyda, bo on sobie poprawi swoją pozycję, swoją technikę. A Wy, dzięki temu, że ja będę gnębił tutaj Kubę, chociaż gnębienie to trochę za dużo powiedziane, będę mu w ładny sposób zwracał uwagę na jeszcze takie inne detale, które trzeba poprawić, a nawet będę czasami tylko mówił o błędach, które można popełniać, mimo to, że on będzie wykonywał technikę dobrze, po to, żeby uzmysłowić Wam, że Wasza technika jest jeszcze troszeczkę niedoskonała. To wracamy do naszego pięknego wykonania techniki shuto w kokutsudachi. Eć, kime, pamiętać o tym, wydech, ni, wracamy. Eć, i, eć, i, eć, i. Teraz chciałbym, żebyśmy spróbowali pokusić się o wykonanie tej techniki w ten sposób, że robimy shuto, tempo eć, teraz tempo ni robimy w drugą stronę. Jest to o tyle trudne, że wykonywaliśmy z pozycji kibadachi, może sobie już próbować, bo za chwilę, w sumie Kuba nie wie, co dzisiaj będzie wykonane, bo ja nie mówię mu, jak to będzie wyglądało. Teraz robiliśmy połowę pozycji, tak? Wracała noga i robiliśmy drugą połowę. To jeszcze nie jest tak bardzo skomplikowane. Bardziej skomplikowane będzie to, kiedy zrobimy pierwszą pozycję i teraz będziemy musieli prawą nogę wrócić do kibadachi i od razu przestawić lewą nogę. Jest to o tyle trudne, że tutaj będą nam uciekały troszeczkę biodra, troszeczkę te kolana niewłaściwie, ale jest to świetny sposób na to, żeby sobie wykonać
wykonać tą technikę, tak? I widzisz, zwrócę Ci teraz uwagę, że stopa troszeczkę ucieka, nie wraca na to miejsce i to jest bardzo częsty błąd do wykonania, który się wykonuje przy wykonywaniu właśnie pozycji shuto w kokutsudachi. On będzie procentował tak negatywnie, jeśli będziemy wiele set czy wiele tysięcy razy robili pozycję kokutsudachi ze skręconym kolanem, to jest tak, jakby nam ktoś cały czas to kolano wykręcał, tak? Im będziemy mocniej wykonywali technikę, to te urazy, te mikrourazy będą większe, one będą się kumulowały i wtedy będzie to sprawiało kontuzję. A my chcemy, żeby trening pozwalał nam na to, żebyśmy mogli podnosić swoją wydolność fizyczną i żebyśmy mogli doskonalić swoje ciało, żeby ono było doskonale przygotowane do treningu i do naszego życia codziennego. No to sobie przekładamy jeszcze kokutsudachi. Zostało nam jeszcze parę minut. Myślę, że zdążymy sobie to przeanalizować. I robimy eć. I od razu zamieniamy. Ni. Eć. I zwróć uwagę, zostaje troszeczkę stopa. Ona nie wraca dokładnie. I teraz bardzo bym chciał, żebyście sobie zwracali na to uwagę. Teraz będziemy robili trzy techniki i będziemy patrzyli dopiero na dół, jak wyglądają nasze stopy, tak? Czyli zaczynamy od kokutsudachi w jedną stronę, trzymamy i robimy trzy techniki. Ex, ni, san. I teraz patrzymy na stopę i troszeczkę brakło palców, tak? Na to należy zwracać uwagę i w ten sposób chcę, nie że za każdym razem patrzymy, bo tak jak już mówiłem, będziemy się wtedy pochylali, a my mamy mieć tu wyprostowane. I robimy jeszcze seryjki. Stopa, tak. Ex, ni, san. I zostaje Ci stopa. Czyli to już nie jest pomyłka, a jest to taki drobniuteńki błąd, który należy eliminować i mam nadzieję, że wszyscy będziemy nad tym pracowali. Teraz, jak będziecie już robili, to chciałbym, żebyście się bardzo skupili na tym, żebyście sobie wyobrazili, że widzicie swoje stopy. Przy każdym ruchu, żebyście widzieli swoje stopy. Właściwe przesunięcie będzie wtedy, kiedy pięta się nie będzie przestawiała, a dostawimy tak, jakbyśmy mieli robić zenkutsudachi. I kiedy ta stopa będzie lekko na ukos, to już będzie czuć, że tej stopy brakuje, tak? Kiedy ona jest na wprost, teraz była ona trochę za daleko, o, teraz jest na wprost, ja nie patrzę, a staram się wyczuć. I my musimy właśnie zmierzać do tego, żeby nie patrzeć, a widzieć rzeczy, które wykonujemy, elementy technik, które wykonujemy. A więc powtarzamy jeszcze. Teraz koncentrujemy się na tym, żeby nasze stopy wracały do tej płaskiej pozycji, tak? Robimy eks. I sam. Widać już, że Kuba kontroluje, bo ta pozycja się już poprawiła. I robimy kolejne trzy techniki. Eks. I sam. I troszeczkę jeszcze brakuje, ale jest lepiej niż było. Jeszcze bardziej na to proszę zwracać uwagę. Błąd, który będzie się pojawiał przy koncentracji na stopach, to będzie wynikało to, że Wy będziecie jak gdyby chcieli mimowolnie zobaczyć i będziecie się troszeczkę garbili. A kokutsudachi to jest tak jak kibadachi, to jest tak jak zenkutsudachi. Wszystko jest bardzo prosto. Pozycja, plecy są wyprostowane, żeby się nie garbić. Duży problem z garbieniem mają dziewczyny. To jest w tym okresie, kiedy dziewczyny zaczynają dojrzewać i starają się chować, że one po prostu rosną. Nie, mamy być prosto, ale są też osoby, które mimowolnie chowają głowę między swoje ramiona i to potem wygląda, jakby tylko zamek przyjść, to można by było zrobić Wam plecak na plecach. Ale wracając do tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Dzisiaj chciałem, żebyśmy się skupili nad techniką shuto i nad pozycją kokutsudachi. Więc jeszcze raz powtórzę, bo uważam to za bardzo istotne elementy, jeśli chodzi o wszystkie pozycje. Zenkutsudachi. Kuba pokazuje na wprost, ja pokazuję bokiem. Zenkutsudachi. Kolano jest ugięte, tak? Kolano jest ugięte. Stopa z tyłu jak najbardziej na wprost. Na to proszę zwracać uwagę. Szczególnie teraz, kiedy ćwiczymy w domu,
stajemy w wzęku udaci i jeszcze staramy się tą nogę z tyłu dociągnąć, to pozwala nam rozciągać sobie mięśnie łydki. Kolano jest ugięte, tak? Kolano jest ugięte, plecy są wyprostowane. Zamieniamy teraz drugą nogę do zęku cudaci i kolano jest wyprostowane. Tu jest wyprostowane kolano nad palcami. Teraz sobie sprawdzamy, czy nasze kolano jest nad palcami. Chciałbym, żebyście unikali tego momentu. Teraz może być widać, że pozycja jest zła i kiedy ja się pochylam, to sobie uginam kolano. To już jest błąd, bo to świadczyło o tym, że moja pozycja przed chwilą była niewłaściwa. Kolano ugięte, a ja tylko patrzę i staram się, jak popatrzę z góry na kolano, to nie powinienem widzieć swoich palców. To jest wtedy dobrze wykonana pozycja. Łączymy teraz dwa zenku cudaci. To jest właściwe koku cudaci. To jest tak jakby... Kibadaci, tak? Bardzo dobrze. Tu mam jednak osobę, która kontroluje. Czasami coś mogę przekręcić. Właściwe kibadaci to jest tak, jakbyśmy połączyli dwa zenku cudaci. Nie pochylamy się do przodu. Biodra są wypchnięte w ten sposób. Natomiast koku cudaci obracamy stopę, pamiętając o tym, żeby nam kolano nie uciekało. Kolano zresztą osoby, którymi prowadzę trening na co dzień na dojo, wiedzą, że ja bardzo często podchodzę i tłumaczę im, że te biodra powinny się rozchodzić na zewnątrz. Jedno i drugie kolano, tak jakby nogi miały sobie pójść każda w swoją stronę. To tak właśnie mniej więcej wygląda. Wracamy i to sobie jeszcze powtórzymy parę razy. Stajemy w kibadaci. Teraz dłonie na plecy i przestawiamy stopę. Wracamy. Na tempa robimy. Kolana jeszcze bardziej na zewnątrz. To jest właśnie ten sposób, kiedy my będziemy uczyli się wracać, żeby potem przy tym szybkim przejściu, żeby nam stopa nie zostawała, tak? Tu robimy. Wydech, napinamy brzuch. Rozluźniamy się. I teraz już przestawiamy stopy z jednej strony na drugą stronę. Na razie bez szuto. Robimy Chciałbym tylko teraz, żebyście uniknęli tego takiego człapania, podnoszenia wysoko stopy. Nie wiem, czy to widać. Powinno być widać moją stopę. Że nie podnosimy stopę i ją tak przestawiamy. Ten ruch jest jak najbardziej krótki. I teraz chciałbym, żeby to nie było wynikiem przestawienia stopy, tylko wynikiem ruchu biodra. To biodro mi wyrzuca, to biodro wraca, tak? Biodro wyrzuca, biodro wraca. My nad tym się skupimy jeszcze na którymś z kolejnych treningów, żeby bardziej pracowało nad tym biodro, ale teraz chciałbym Wam zasygnalizować, że to nie jest tylko przestawienie nogi. Te początkujące osoby, które dopiero zaczynają przygodę z karate, to jest ciężka pozycja do wykonania, trudna pozycja do wykonania, mogą sobie jeszcze robić w ten sposób, żeby wyrobić sobie taką pamięć mięśniową, bo nasze mięśnie zapamiętają, że to jest właściwe, zakodują, wtedy nam będzie łatwiej. Natomiast starsze stopnie bardzo bym prosił, żeby to już była praca biodra, żeby to nie był ruch nogi, tylko biodro nam wypycha, biodro nam wraca, biodro nam wypycha, biodro wraca. I jeszcze Kuba parę razy zrobi. Teraz przerzucamy nogę z jednej strony na drugą. Co teraz fajnego zauważyłem? Zauważyłem, kiedy zwróciłem uwagę Kubie na to, że to biodro pracuje, to efekt był taki, że już mu ta stopa nie zostawała. To znaczy, że kiedy biodro pracuje, to biodro nam pozwala wrócić w bardzo naturalny sposób do ułożenia właśnie stóp. Kiedy przed chwilą Kuba wykonywał te przejścia z jednej na drugą stronę, czasami ta stopa nie dochodziła do tej pozycji prostej, natomiast kiedy zaczął bardziej zwracać uwagę na to, żeby się obracały biodra i to biodra mają nam przesuwać pozycję, doszło do tego to, że ta jego pozycja była właściwa, czyli znalazł tą wskazówkę do tego, żeby wykonywać właściwie pozycję. Koncentrujemy się na tym,
żeby pracowały biodra. No przykro mi to stwierdzić, dotarliśmy do końca kolejnego treningu. Jeśli ktoś ćwiczy w grupie, to stajemy naprzeciwko siebie, dziękujemy sobie, stajemy sobie ładnie na zbióreczkę. Chciałbym, żebyśmy każdy trening kończyli w podobny sposób. Rej, os, siadamy sobie, sejzam. Przypominam, że w czasie mokuso, czyli kiedy mamy zamknięte oczy, tak to właściwie wygląda, że osoba prowadząca zajęcia, nauczyciel, mistrz, czy jak go można sobie określić, na treningu, on nadzoruje to bezpieczeństwo. Wy powinniście jak najbardziej się starać rozluźnić, odprężyć, czyli zamknąć oczy. Staramy się wciągać powietrze nosem, bardzo powoli, na taką sekundę, półtorej przytrzymujemy ten wdech i bardzo powoli wypuszczamy ustami powietrza, a więc zamykamy oczy, mokuso, i bardzo powolutku wciągamy powietrze nosem, przytrzymujemy na chwilę i rozluźniamy wydechem przez usta. I oddychamy już na własne tempo, rozluźniając się po dzisiejszym treningu. Kemo, otwieramy oczy. Szameni Rej. Os. Shikani Rej. Os. Tkani Rej. Os. Kirotsu. Rej. Os. Arigato. Przypomnę tylko, że spotykamy się o godzinie 16 na kolejnym treningu dzisiaj. Na treningu online z klubem ENSO. Zaproście jeszcze kogoś znajomego, bo pewnie wszyscy mamy dużo wolnego czasu, a taka godzinka czy dwa razy po godzince dziennie, żeby się troszeczkę poruszać, naprawdę bardzo dobrze nam zrobi. Przypomnę, proszę sobie przygotować telefony lub kamerki, żeby sobie swój trening nagrać, żeby można było go zobaczyć. Przygotować się do tego, żeby było na tyle miejsca. I oczywiście rozważcie taką możliwość, czy ktoś mógłby sobie ten trening przeprowadzić na podwórku. Oczywiście będzie się to wiązało z uzyskaniem połączenia, ale myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest to tak bardzo skomplikowane. Bardzo bym tylko chciał, żeby to nie były osoby, które mieszkają w bloku i one sobie wyjdą przed blok i będą ćwiczyły. No jest to troszeczkę niewskazane. Natomiast jeżeli ktoś ma swój domek, ma kawałek ogródka, polecam przygotować się. Wtedy proszę, żeby te osoby były w obuwiu sportowym. To dziękuję. Arigato. Cię zatrzymać? Nie. Zakończ? Mhm.